czwartek, tuż za Miejską Biblioteką Publiczną, uroczyście otwarto skwer imienia Czesława Kępińskiego oraz odsłonięto tablicę pamiątkową. Odsłonięcia tablicy dokonali wiceprezydent Tadeusz Kaczmarek oraz rodzina Czesława Kępińskiego. Teraz, proszę Państwa, tablica została odsłonięta. Uroczystość, w której dzisiaj uczestniczymy, to jest zamknięcie klamry od momentu, kiedy w styczniu roku bieżącego Rada Gminy podjęła decyzję w formie uchwały o nadaniu nazwy skwerowi, który znajduje się za naszymi plecami, czyli między Centralą Miejskiej Biblioteki Publicznej a Muzeum Miasta Jaworzna. Jest mi bardzo przyjemnie, że miasto pamiętało o moim ojcu, który tutaj większość swojego życia, takiego aktywnego i długiego życia, poświęcił temu miastu. Zresztą znalazł się tutaj też zaraz po wojnie, tak zwane losy powojenne go tu rzuciły. No tutaj wychował wiele pokoleń młodzieży. Czesław Kępiński urodził się w 1913 roku na Kujawach we wsi Przybysław w chłopskiej rodzinie. W 1945 roku Czesław Kępiński, jego żona oraz córka osiedlili się na stałe w Jaworznie. Niedługo później urodził się syn Wojciech. Jestem bardzo szczęśliwy, że w ogóle miałem takiego ojca, takich rodziców. Bardzo wiele im zawdzięczam. Po prostu... Czesław Kępiński rozpoczął wieloletni proces wychowywania oraz edukowania miejscowej młodzieży w Zasadniczej Szkole Górniczej KWK Kościuszko-Nowa. Uczył nie tylko polskiej gramatyki, ale przede wszystkim zamiłowania do języka ojczystego, wzbogacając swoje lekcje historycznymi anegdotami. Kępiński swoją pracę traktował jak misję, cieszył się powszechnym szacunkiem, był serdeczny i przyjacielski. W 1963 roku stworzył wspólnie z dyrektorem Guzikiem świetlicę, w ramach której działały dwa koła zainteresowań, plastyczne i karioznawcze. Chłopcy nazywani przez Czesława Kępińskiego plastusiami doskonalili swoje umiejętności artystyczne. Był bardzo dobrym człowiekiem i lubił młodzież, lubił z młodzieżą pracować. Młodzież go też lubiła, to był wymagający, ale jednocześnie, można powiedzieć w dzisiejszym języku, tolerancyjny. Wielką pasją Kępińskiego było krajoznawstwo. Od początku istnienia oddziału PTTK w Jaworznie włączył się w propagowanie i uprawianie pieszej turystyki. Jest autorem czterech części kartek z dziejów Jaworzna. Wielokrotnie publikował swoje teksty na łamach lokalnej prasy. Czesław Kępiński był wielokrotnie nagradzany za swoje liczne zasługi. Otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 1995 roku Rada Miejska nadała mu dyplom honorowy i odznakę za zasługi dla miasta Jaworzna. Czesław Kępiński odszedł od nas 26 września 2008 roku. Został pochowany na cmentarzu komunalnym na Wilkoszynie.